smakosze. Dzisiaj propozycja na danie wegetariańskie. Zrobię spaghetti z sosem pomidorowym. Przygotowałam makaron spaghetti, 2 słoiki z pomidorami w przecierze pomidorowym. Jak zrobić takie pomidory? Filmik znajdziecie na moim kanale w playliście Przetwory domowe. Do tego cebula, czosnek. Będę je podsmażać na oliwie i przyprawiać natką pietruszki, bazylią, oregano, solą, pieprzem i ostrą papryką. A na koniec będzie potrzebny twardy, długo dojrzewający ser. Przepis na to pyszne, jarskie danie zamieszczam w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć Pokaż więcej. Cebulę pokroję w kostkę. Posiekam. Najlepiej go wcześniej zmiażdżyć, bo wówczas nie ucieka. I teraz jeszcze zetrę ser na tarce o drobnych oczkach. Myślę, że tyle sera wystarczy i teraz zabieram się za przygotowanie sosu. Cebulę będę podsmażać na oliwie. Wrzucam kawałek cebuli i czekam, aż oliwa się dobrze zagrzeje. Oliwa się rozgrzała. Wrzucam cebulę. I cebulę będę smażyć do lekkiego zrumienienia. Cebula nabiera już takiego lekko brązowego koloru, więc wrzucam do niej czosnek i posiekaną natkę pietruszki. I teraz przez chwilę będę to wszystko podsmażać jakieś 3-4 minuty. Teraz dorzucam pomidory. Oczywiście, jeśli ktoś nie robi takich zapasów na zimę, to może użyć pomidorów z puszki. Ale zachęcam do robienia w domu takich pomidorów, bo te są o niebo smaczniejsze. No i teraz czekam, aby się to wszystko zagotowało. Zmniejszam grzanie do minimum, bo sos właśnie zaczął się gotować. I tak na odkrytej patelni będę go gotowała około pół godziny. Chodzi o to, żeby się ten przecier pomidorowy, w którym były pomidory, zredukował. Sos wyraźnie się zredukował. Teraz do niego dosypuję bazylię. Latem oczywiście można dodać świeżą bazylię i oregano. I jeszcze ten sos będę gotować około 15 minut. Sos już jest prawie dobry, więc teraz czas na ugotowanie makaronu. Na posolony wrzątek wrzucam makaron i będę go gotowała według przepisu na opakowaniu. Do wody nie dodaję oleju, bo makaron ma być lekko klejący, żeby więcej do niego przywarło sosu.
Sos bardzo ładnie się zredukował, jest gęsty, ale nie był doprawiany do smaku. Przecier pomidorowy, w którym były pomidory, był przeze mnie już wcześniej solony. Więc teraz posmakuję i sprawdzę, ile trzeba dodać soli, pieprzu i ostrej papryki. Od dusz jest pyszny ten sos. Soli nie trzeba wiele, ale lubię, jak ten sos jest dosyć wyrazisty, więc dodam jeszcze pieprz, tak pół łyżeczki. I tyle samo ostrej papryki. Dokładnie wszystko wymieszam. Jak widać, część pomidorów się nawet nie rozpadła. Ale to fajnie, ja lubię, jak w takim sosie są kawałki pomidorów. Przynajmniej widać, z czego ten sos jest zrobiony. Idealny. Nic dodać, nic ująć. Jak tylko makaron się ugotuje, można podawać. Na porcję makaronu nakładam porcję sosu. Posypuję serem. I jeszcze zielony akcent. I smacznego. Lubię takie dania. Sos jest super. Intensywny smak pomidorów z nutą czosnku i ziół. Niam, niam. Pychota. Wszystkich smakoszy zachęcam do przygotowania takiego makaronu z pomidorowym sosem. I wszystkim życzę smacznego!